A dzisiaj pojedziemy na poszukiwania w te oto miejsce. W dzisiejszym filmie zabieramy Was do bardzo starego lasu i mamy nadzieję, że wyjdzie tam bardzo dużo fajnych znajdek. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Lubisz chodzić po lesie z wykrywaczem metali? Lubię. A ty lubisz? Sygnał ładny, ale co tam będzie? Druga dupka. Łot naboju. A z tego dołeczka udało mi się wydobyć z ziemi obrączkę srebrną z jakimiś zdobieniami. Prawdopodobnie jakaś kobieta weszła do lasu i ją zgubiła. Bardzo ciekawie wyglądająca obrączka i w ładnym stanie zachowania. Mój kolejny sygnałek to kawałek klamerki. Nie jest kompletna, ale mam jeszcze wcześniej też znalazłam. Zaraz pokażę. Taką. O, takie kółeczko. To też chyba było od jakiegoś paska czy od czegoś, nie? Także jakieś tam sygnałki są. Gdzieś tutaj powinien być ten sygnał. Zaraz zobaczymy, co to może być. To jest to? Nie. Tutaj. Centralnie. O, centralnie jest tutaj. O. I ja już widzę, co to jest. To jest guzik. Za chwilę go tutaj oczyszczę i zobaczymy, co to będzie. Ostatnio na polu pomagał mi kret i znalazłam monetę, a teraz widzę tutaj dzik mi pomógł, bo trochę wyrył i też mam prawie, że na wierzchu. Ładny sygnał, tylko musimy zobaczyć, czy dobry ten sygnał. Ale ciężko, brzęk. A tu coś. Moneta albo guzik. Nie wiem. Lubię ten stan. Ale chyba guzik. Zaczynam robić tutaj domowe spa. Może coś się wyłoni. Na tą chwilę nie jestem pewna, czy to jest moneta, czy to jest jakiś guzik. Będę czyścić. Będę sprawdzać. Ale cieszą takie sygnały, naprawdę. Mam
guzik. Jest to typowy guzik, który tutaj często występuje. Jest to guzik Gwardii Napoleona. Jest Las Kamieniecki, jest guzik. Pięknie, pięknie. Cieszę się bardzo. Piękny guzik, guzik żołnierza Gwardii Napoleona. Wyobraźcie sobie, że ten guzik tutaj został zgubiony w 1807 roku i leżał do dzisiaj. Guzik ten przeleżał w ziemi 216 lat. Dokładnie w tym miejscu w lesie. Ciekawe, jaka sytuacja musiała się wydarzyć, że żołnierz, który był w mundurze, a na nim były przyszyte te guziki, wszedł w te miejsce i nagle go zgubił. Ciekawe, co się wydarzyło. Czy wszedł tutaj za potrzebą, czy może wszedł do cieku wodnego, który jest za mną, czy może w jakichś innych okolicznościach tutaj trafił. Guzik jest, natomiast zagadka, jak ten guzik tutaj trafił, na tą chwilę jest nie do rozszyfrowania. Dodatkową taką ciekawą informacją dla mnie może być to, że ten guzik oddalony był około 900 metrów od pałacu, gdzie przebywał przez 2 miesiące w 1807 roku Napoleon Bonaparte. Naczynia? Na pewno to było jakieś okrągłe. Także na złom się zgrzałam. Myk, pyk i pojawił się guziczek. Przetarłem go, zobaczcie, guziczek tak zwany arsenowy w pięknym stanie zachowania. Także taka piękna, bodajże zapalniczka, tak mi się wydaje. Ma jakieś ozdoby. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale spójrzcie tu na rantach. Poczyszczę i zobaczę, jak to wygląda. No tak chyba mi się wydaje, że to zapalniczka. Tak, zapalniczka na bank. Bo widzę już trochę wystrugane tutaj z piasku. To super znajdka, naprawdę. Pewnie bardzo stara. Tak, to na pewno zapalniczka. Na szczęście. Skradamy się jak dziki. Co tam ryjesz? Jeszcze nie wiem, miałem przed sygnał. Myślałem, że jest z dołku, ale o, gdzieś tu w bryłce jest. Na żywo kopanie. Coś ciekawego? Jest to wysoka ID, ale czy coś ciekawego, to nie wiem. Dawaj, dawaj. Monetka, monetka. Co ty? Czekaj, ja wezmę sobie od razu. Zbliżenie zrobisz? Zbliżenie, bo tu jest fajnie odciśnięta w tym. No. W ziemi, także zaraz też sobie tutaj. W lesie jest fajne to, że nie masz sygnału, to nie masz. Ale jak już masz ten sygnał, to zaskakuje, prawda? Tak jest. No i tutaj tym razem też mnie zaskoczył. Ja już sobie tutaj nagrałem zbliżenie. Później będę kontynuował to, ale wyciągam i co to jest? Do końca nie wiem, co to jest. Na pewno moneta, ale nie wiem, co to za moneta. O, tak oto wygląda. Dokładnie nie wiem, co to za moneta. Jest mocno zabrudzona. Może po oczyszczeniu okaże się,
co to jest. Majstersztych Ewelinka. Od, pomoc od wszystkiego. Opa, nawet moje włosy. Zobaczymy, czy coś się ujawni. Oj, nie wiem. Na pewno jest tu korona. Korona? Mhm. Korona, korona. A pokaż z bliska teraz. Korona, korona. Korona, korona. Mhm. No, widać koronę. Z. Z w koronie. Trudno powiedzieć. I to jest właśnie druga strona. I tu kłania się druga zagadka. Tym razem nie guzik, ale ta moneta jak trafiła do lasu. Kolejna zagadka, która prawdopodobnie nie będzie wyjaśniona. No bo możemy snuć teorie, a do końca nie wiemy, jak to zostało tutaj w lesie zgubione. I kolejny guziczek do kolekcji. Krzysiek znalazł, więc ja też mam. Nawet ma z tyłu tą zapinkę, która jest ruchoma. Taki duży guziczek. Prawdopodobnie czysty, bo nawet go jeszcze nie czyściłam. Ale za chwilę sprawdzę. Raczej czysty. Robimy sobie przerwę taktyczną na jedzonko. Zjemy obiad, wypijemy kawkę i zmieniamy miejsce poszukiwań. Co serwujesz dzisiaj na obiad? Pomidorową. A zatkało cię? Pomidorową z ryżem serwuję. Aha, okay. Jak gotowałem, to wiem, co gotowałem. No, no. Także po tym, jak się posilimy, zmieniamy miejscówkę. Wejdziemy tym razem, wyjdziemy z lasu, a wejdziemy na pole. Tak jak wcześniej było wspominane, dzisiaj pomidorówka z ryżem, kładka w postaci skrzydełka, kurczaka. Skrzydełka i parówki. A ty chcesz parówkę czy tą kiełbaskę, frankfurterkę? Co? Bez różnicy. No, które wolisz? Wybieraj. Mogą być parówki. Nie ma jak to obiad zjedzony w plenerze, wypita kawa, no i poszukiwania. Coś, co jest naszą pasją życia. Prawda? Prawda? Prawda! A słyszałaś, co mówiłem? Nie. Prawda. Ale zgadzam się z tobą. Tak jest. Dobre, dobre. Ten ryż. Pozostaje ci życzyć smacznego. Smacznego. Trzeba zregenerować szybko siły, bo zaraz wchodzimy na pole. Mam nadzieję, że coś fajnego znajdziemy. Ja też. No i swoją drogą bardzo dobrą zupkę zrobiłeś. Dziękuję, dziękuję. Do usług. Mam nadzieję, że tak częściej. I jeszcze łyczek ciepłej kawy, no i ruszamy na pole. Wykrywacze gotowe, tylko trzeba zmienić ustawienia i liczyć na to, że wyjdzie więcej ciekawych rzeczy niż w lesie. Bardzo gorąca. Bo to kawa z termosu. Dobry termos, dobry. Dobry. I zmienimy sobie ustawienia w wykrywaczu. Taka ziemia bardziej torfowa tutaj jest, gdzie będziemy teraz prowadzić poszukiwania. I sobie czułość podbijemy. Częstotliwość zostawimy na niższej. O, i wykrywacz gotowy do pracy. Jest i pierwszy sygnał Ewelinki. Co ty krzyczałeś, że co jest? O, widzisz? Mówię, że tu jest wilgotno. Mam monetę. No co ty gadasz? Ej, idziesz, panie. Jest
chyba jeden fenolek, o ile się nie mylę. Nie, silver grosz, tak? Zerknij swoim łokiem. Dobrze widzę? Jeszcze chyba coś innego niż silver grosz. A weź przeczyść. A mi się wydaje, że to... Silver grosz. Widzisz? 1849 rok. Ale jaka ładna, nie? Monetka. Juhu! Ewelinka znalazła monetę, ja również. Ale 1700, nie widzę to konkretnie, 1785 rok, ale powiem wam, że dziwna sytuacja, bo ktoś wykopał dołek, podszedłem, od tak, bo czasami lubię po kimś sprawdzać dołki, ID 76. Zaciekawiło mnie to, przytrzymało to moją uwagę, powtórzyłem. Faktycznie, 76 ID, nie? Z tego urobku, co ktoś tutaj zostawił, wyrzuciłem to na wierzch, patrzę, odsłonił się krążek i to moneta. Także nie wiem, co się stało, dlaczego ktoś nie zabrał tej monety, czy po prostu wykrywacz mu to przydyskryminował. Zobaczę, czy tu jest żelazo z boku. No, słychać jakiś fragment, tu jest żelaza. Być może wykrywacz spowodował to, że przymaskował tą monetę, może mu w pionie ustała. Dziwne, ale ja się cieszę, bo ja znalazłem, wykorzystałem swoje doświadczenie. Sprawdzać po kimś dołki, czy są sygnały. Bo często jest tak, że jak jest moneta w ten sposób ułożona, nagle ktoś podkopie, moneta się sunie i stanie w pionie. Pyk, cyk, nie ma sygnału i wszyscy myślą, że po prostu nic już w tym dołku nie ma, po prostu moneta w pionie się sunęła niżej i wykrywać już czasami nie widzi, bo jak łopatą podkopał ktoś 25 cm, moneta mogła się ześlizgnąć i nie wszystkie wykrywacze to potem czytają. Natomiast ja, jak już wiem, że mam pewny sygnał, potem jak podkopię, ta moneta mi się ześlizgnie, to do skutku wyciągam urobek z dołka, aż wyciągnę coś ciekawego. Także cieszę się bardzo. Nagadałem się, no ale jak jest okazja, to i przed kamerą człowiek się wygada. Natomiast zobaczcie, podczyściłem tą monetę w jakim pięknym stanie, jak pięknie tutaj detale tej monety i datę widać. A z drugiej strony, o, w ten sposób. Z ziemi wyszedł kolejny ciekawy żeton. Do oczyszczenia, bo jest trochę żarty. Sam jestem ciekawy, co to jest. Mam nadzieję, że jak go podczyszczę, jak wrócimy do domu, to wyjdzie to, co na nim jest. Także mamy ciekawe miejsce. Ewelinka też przed chwilą znalazła coś, co będzie podlegało identyfikacji. Może wy będziecie mieli. Na pewno jest tam napis w języku rosyjskim. 12, co? Nie wiem. Ale coś tam jest. Także... Coś jest. Także mamy mega ciekawe miejsce. Ktoś tu wcześniej przed nami był, ale nam to nie przeszkadza, bo my sobie będziemy powoli punktować i wyciągać te ciekawe sygnały. Tymczasem będziemy z wami się żegnać. Zostawcie, jak możecie, taktyczny komentarz. Zostawcie subika i pamiętajcie, kliknijcie dzwoneczek. Wtedy na bieżąco będziecie dostawać wszystkie informacje. No i swój mikrofon jeszcze przekazuję Ewelince. Może coś chciała na koniec dodać. Tak, zgadzam się z tobą. Zawsze się z tobą zgadzam. A coś do naszych widzów? I zostawcie lajki, bo o tym mi powiedziałeś. A, tak jest. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych.
Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.